Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami dziś 9. odcinek naszej przygody z Football Managerem 2022 i karierą Górnikiem Zabrze, powrót do korzeni. A więc jesteśmy już po przerwie zimowej. Widzieliśmy się ostatnio w tym dwumeczu Pogoń Szczecin, Lech Poznań, zwycięstwo z Pogonią 3-0 i porażka niestety z Lechem 2-3. Rozpoczęliśmy już rundę wiosenną, pierwszy mecz za nami. Ale może najpierw przejdziemy do transferów, no bo coś tam się jednak stało. Moi drodzy, ostatnio widzieliście Jakuba Michalczyka, który został odwołany z wypożyczenia i chciałem zaproponować mu kontrakt, jednak niestety wybrał Wartę Poznań, gdzie zarabia mniej, to jest słabszy klub, nie rozumiem tej decyzji Jakuba, no ale taką podjął, tak więc trzeba ją uszanować. No i Michalczyk nie będzie raczej naszym zawodnikiem, ale może najpierw tutaj bardziej interesujące jest, kto opuścił nasz klub. Czyli tak, tutaj właśnie od 1 stycznia Aleks Sobczyk odszedł na wypożyczenie do Ibizy, czyli do drugiej ligi hiszpańskiej. Następnie Grzegorz Sandomierski opuścił klub do Real Valladolid za 45 tysięcy funtów. I moi drodzy, Alassana Mané opuścił klub, nasz no, najlepszy środkowy pomocnik. No wiedziałem, że będzie ciężko go utrzymać. No jednak odszedł, ale za fajne pieniądze. Chociaż tyle, że fajne pieniądze. No już też sztab akceptował te oferty, no bo to są już duże oferty. 2,5 miliona po spełnieniu wszystkich tych dodatków. Mamy szansę na 3,2 miliona funtów za Mané. Odszedł jeszcze Adrian Dziedzic na wypożyczenie do GKS-u Katowice i Mateusz Pawlak do GKS-u Tychy. Więc tak, pierwszy zawodnik, który przyszedł do naszego zespołu w zimę, to Kiki Gabi. To jest Kameruńczyk, 26-letni, środkowy obrońca, bardzo przyzwoity i już zadebiutował w naszym klubie w tym pierwszym meczu, który zaraz zobaczycie. Następnie nowym zawodnikiem jest Nemanja Tosic za 35 tysięcy funtów. No to jest bardzo mało za tego zawodnika, a on ma wielki talent, to jest lewy obrońca. Ma talent stać się czołowym zawodnikiem ekstraklasy na lewej obronie. Więc no zobaczymy co z niego będzie, tak więc uznałem, że 35 tysięcy to naprawdę niewiele. Dalej, moi drodzy, zastanawiałem się właśnie kim zastąpić Manę. No i padło na Iwo Kaczmarskiego. 1,1 miliona funtów zapłaciliśmy Rakowowi Częstochowa. No i Iwo Kaczmarski tak się prezentuje. Jest dosyć zdeterminowany, 17 determinacji, odbiór piłki 12, podania 13, przyjęcie piłki 13, sprawność 14. Tutaj bardzo dobrze psychicznie wygląda, a on ma dopiero 17 lat, moi drodzy. W 2004 roku się urodził. No i tak, podpisaliśmy mu kontrakt na 2 lata, to była maksymalna ilość czasu, którą mogłem mu zaoferować, no i też chciał, też nie mogłem nic z tym zrobić, chciał klauzulę oferty minimalnej z klubów zagranicznych 1 700 000 funtów. I czego nie wziąłem pod uwagę, o czym kompletnie zapomniałem, no i teraz będziemy za to płacić, to fakt, że Kaczmarskiego nie możemy wpuścić w meczach ligowych, ponieważ jest zasada, że w jednym sezonie nie można reprezentować barw więcej niż dwóch zespołów, jeśli chodzi o zawodników do lat 22, tak? No i no niestety Iwo Kaczmarski nie zagra u nas w Górniku Zabrze na wiosnę, tak więc no, staram się go wypożyczyć, jednak żaden klub nie jest albo zainteresowany tym zawodnikiem, albo Kaczmarski nie jest zainteresowany tym klubem, który go by chciał. Tak więc no nie wiem, co zrobimy z Kaczmarskim, no na razie bardzo dobrze u nas trenuje, będzie się ogrywał w rezerwach, czy tam w U18, no nie mogę mu dać szansy na grę niestety. No i tak wygląda nasz składzik, ale jeszcze cofnijmy się do kalendarza, bo transfery chyba już wszystkie omówiliśmy, nie? A nie, jeszcze jeden zawodnik, Luke Wosselman z wolnego transferu, no zawodnik też 17-latek, wykazujący bardzo duży potencjał.
I już w tym momencie jego wartość to około 275 lub 600 tysięcy funtów. Więc nawet jeśli nie zagra, nawet jeśli nie sprawdzi się w naszym klubie, zawsze można będzie go sprzedać z zyskiem, bo przyszedł do nas za darmo. Niestety doznał kontuzji w pierwszym meczu, wystawiłem go tam w rezerwach, aby łapał ogranie. No i od razu kontuzja, nie jest przyzwyczajony do polskiej, no ciężkiej gry. No i kontuzja 2-4 tygodnie, mam nadzieję, że szybko wróci i tych kontuzji już nie będzie. Tak więc no, tyle się wydarzyło na rynku transferowym w naszym klubie. Jeszcze jakiś tam hajsik mamy, ale głównie pieniądze zarobione z transferu Mané przeznaczyliśmy na, uwaga, uwaga, rozbudowę obiektów młodzieżowych oraz rozbudowę bazy treningowej. Tak więc bardzo dobrze. Na koniec sezonu będziemy mieli już lepsze obiekty młodzieżowe, lepszą bazę treningową. To nas za to kosztowało sporo pieniędzy. Już jesteśmy na minusie. Jesteśmy na minusie i to sporym, bo prawie milion funtów na minusie naszej drużyny. Zobaczmy prognozę. Prognoza jest teraz na minus 2 miliony funtów. Więc nie najlepiej to wygląda, nie najlepiej finanse naszego klubu, ale będziemy mieli lepszą bazę, lepsze obiekty. Sprzedaliśmy Mané, kupiliśmy Kaczmarskiego, tak więc nawet jeśli ten Kaczmarski się nie sprawdzi, to zawsze będzie można go sprzedać i mam nadzieję coś na nim jeszcze zarobić. No dobra, to chyba wszystko, więc teraz kalendarz nas interesuje. No i mieliśmy tutaj pierwszy mecz po powrocie po zimie ze Stalą Mielec, który wygraliśmy 1 do 0, więc jedna tylko bramka naszego zespołu, ale uwierzcie mi, było sporo okazji. Mieliśmy 15 strzałów, 6 celnych, współczynnik bramek 1,68, no i strzeliliśmy jedną, więc wszystko się zgadza. Dobra, sprawdźmy tą bramkę. No to lecimy, zaczynamy tutaj chyba od autu, tak? No i zobaczmy, a więc Hinokio, tak więc nawet nie jest nasza piłka. Poczekajcie, jeszcze tutaj chyba trzeba przyspieszyć troszeczkę czas. Dobra, teraz, czyli Galczew, no dobra, jeszcze cofniemy te 10 sekund. Dobra, czyli tutaj niecelne zagranie. Gabi, świetna główka. Galczew znalazł Jimeneza. Jimenez, bardzo dobre przyjęcie. No i fajny strzał. I to była jedyna bramka w tym spotkaniu. No, strzelili jeszcze zawodnicy Stali Mielec bramkę, ale ona padła po spalonym, dosyć też dużym, więc to nawet nie ma co pokazywać. No to fajnie otworzyliśmy drugą rundę tego pierwszego sezonu Ekstraklasy. No i dzisiaj przed nami dwa mecze: Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa. No dobra, chyba wszystko pokazałem. Aha, jeśli chodzi o tych kandydatów na juniorów, no to oczywiście marzec jest miesiącem, w którym co rok rozgrywany jest mecz między zespołami złożonymi z wychowanków Akademii. Więc no, w marcu już zobaczymy, co to są za zawodnicy, a na razie dostaliśmy informację, że no, jeden defensywny pomocnik jest spoko i jeden napastnik jest spoko, reszta to raczej szrot. Dobra, przejdźmy już do meczu, więc skład na to spotkanie. No, Bielica, który jest już naszym numerem jeden na bramce, dalej Wiśniewski, Gabi, Gryszkiewicz, jest jedna nowa twarz już w składzie, dalej Galczew na prawej i Tosić na lewej stronie, ponieważ Janża no, zwolnił troszeczkę treningi, no i dlatego też nie wystąpi od pierwszych minut. Dalej Kubica z Nowakiem, tutaj raczej bez zmian. Też zastanawiałem się nad Mwondo, ale jednak no, Nowak troszeczkę lepiej trenuje. Dalej Jimenez, Rosza i Podolski, tutaj bez zmian. Jurytkę jeszcze ściągnąłem z naszych juniorów. Bardzo dobrze rozwija się, bardzo dobrze trenuje. Jeśli chodzi o jego postępy, jego rozwój, no to zobaczcie, zaczynaliśmy tutaj z 1,5 gwiazdki, teraz już mamy no prawie 2,5 gwiazdki, już naprawdę bliski jest wstąpienia na kolejny poziom. Cholewiak, no zobaczymy, co z nim zrobimy, ale postaram się go raczej sprzedać. No to jest zawodnik już wiekowy, już te atrybuty będą spadać, a może co jakąś ciekawą kwotę za niego dostaniemy. Też dużo zarabia tygodniowo, więc no to jest, myślę, rozsądna opcja, aby go sprzedać. Ten Wosselman teraz kontuzjowany, no i Kaczmarski właśnie nie będzie grał. Sokół nabawił się groźnej kontuzji. Co to mu się stało? Naciągnięcie wiązadeł kolanowych. Już 12 dni ma przerwy w treningach, a jeszcze od 2 do 5 tygodni może wypaść nam z treningów. No dobra, to chyba wszystko, więc takim składem rozpoczynamy mecz z Jagiellonią.
No i sprawdźmy jeszcze składzik. Steinborz na bramce, dalej Olszewski, Tiru, Puerto, Wdowik, Pospisil, Romanczuk, Żyro, Quintana, Prikryl oraz Czernik. Tak wyglądają rezerwy Jagiellonii. No a my teraz, no nie bez powodu jesteśmy faworytami. Pokażcie mi dlaczego, chociaż to jest niepotrzebna presja, ale w sumie dobra, powiemy im to. No i ufam, że dacie radę. Sprawdźcie, a byłbym dumny. No to zobaczmy. Gramy ten mecz u siebie. Drugi mecz z Rakowem również zagramy u siebie. Więc no mam nadzieję, że sporo zarobimy na biletach, chociaż już widzimy bardzo dużo pustych krzesełek. No ale głównie chodzi o to, żeby w nadchodzącym dwumeczu zyskać 6 punktów. Teraz też mamy okazję do tego, aby wyprzedzić Krakowie na drugim miejscu. Ponieważ Krakowia przegrała swoją kolejkę z Lechią Gdańsk 3 do 2 i no teraz wystarczy nam zwycięstwo z Jagiellonią i będziemy na drugim miejscu. No Wisła jak na razie niepokonana, w bardzo dobrej formie, wygrywa wszystko jak leci. No zobaczmy tutaj, no bardzo powoli zabierają się z budowaniem swojej akcji zawodnicy Jagiellonii. No zobaczmy, teraz jest długa piłka, Gabi, bardzo dobra główka, no i już zobaczmy akcję, Podolski, zobaczmy, na lewej nodze jest Podolski, odwrócił się na prawą, Kubica, celny strzał, celna główka naszego młodego środkowego pomocnika, no ale będzie tylko rzut rożny. No i zobaczmy, Nowak na Rosze, Rosza, ale to był nieudany strzał naszego napastnika. No dobra, zobaczmy dalej. Na razie 10 minut za nami. Jakieś tam strzały były. Kolejna akcja, minuta 12. Jimenez z Tosiciem. Nowak. Jeszcze Gabi. Jimenez, ależ tam za dużo podań próbowali w polu karnym. Chociaż no nawet ładnie to wyglądało. No ale piłka została nam zabrana. Kolejny rożny. Znów Rosza i znów niecelny strzał Roszy. Akcję mamy po drugiej stronie boiska, no i mamy rzut wolny, a tutaj znów nikt nie kryje Tiru i do niego zagranie, zobaczmy Tiru, dobrze Bielica paruje piłkę na rzut rożny, a więc kolejny stały fragment dla Jagiellonii, będzie dośrodkowywał Prikryl i dobrze Puerto, ależ to był ładny, mocny strzał głową i na szczęście nad poprzeczką. 20 już kilka minut gry za nami. Mamy wrzutkę Podolskiego, ale do nikogo. Zła wrzutka Łukasza. No i zaczynamy budowanie akcji już od obrony. Rosza. Jimenez. Ach, próbował wypuszczać Roszę. No ale podanie niezbyt celne. Galczew. Bardzo ładny odbiór piłki. Nowak. Podolski. Do lewej strony. Tosić. No zobaczmy. Tosić i jego pierwszy występ od pierwszych minut. No, to dośrodkowanie pozostawiało wiele do życzenia, no i straciliśmy piłkę. Koniec też akcji, ale już piłka odzyskana. Galczew od wyrzutu z autu. Galczew przy piłce. Kubica. Galczew. Galczew rozpędza się. Jest Rosza. Znów Galczew. Nowak. Głową, ale no nie, tam był spalony. Był czy nie? Może nawet nie było spalonego. No i bardzo słaby strzał Roszy wtedy, głową taki strzał, no mógł sobie przyjąć, miał dużo miejsca, nie? 30 już kilka minut za nami, dalej bezbramkowy remis, no to panowie, żądam więcej. Dobrze na to zareagowali i już jesteśmy pod polem karnym Jagiellonii. Galczew. Do tyłu, Wiśniewski. Wiśniewski, no, rozpędza się, ale wycofanie do Kubicy i z powrotem do Gryszkiewicza. Dalej Gabi, Kubica. Wiśniewski. Rosza. Ale dlaczego tutaj? Ale Nowak pięknie się znalazł. Nowak na lewej nodze. Czy będzie strzelał? Nie będzie strzelał. Jest dośrodkowanie Rosza. Jest bramka. Jest brameczka Roszy. Pięknie. 17 trafienie w tym sezonie. I Nowak z asystą. No, tutaj oglądalibyśmy pewnie Manę, no, ale go już nie ma. Manę nie ma, ale pieniądze są. Pieniądze już są wydane. Prace już trwają nad rozbudową naszych baz. No i dobra, otwieramy wynik w 34 minucie. 1-0 dla Górnika Zabrze. No i właśnie, awansujemy na drugie miejsce, wyprzedzając Krakowie o 2 punkty. No i zobaczmy tą akcję. Galczew, Rosza. Pięknie do Kubicy. Kubica do Jimeneza. Nie ma spalonego. Jimenez na prawej nodze, ale też nie będzie strzału.
Galczew. Jest dośrodkowanie, Podolski, ale Tosic przejmie po drugiej stronie boiska. Tosic co wymyśli? Nowak ładnie się pokazuje. Nowak jest wrzutka Rossa, ależ mocny strzał. No ale niecelny. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej połowy. Tutaj kolejna akcja Górnika Zabrze. Ależ ładnie Nowak. Ale nie ma do kogo zagrać. Kubica przed polem karnym. Ach, mógł to lepiej zrobić. Ajajaj, no i mamy teraz kontrę. Czernik. I będzie rzut rożny. No i jeszcze mają okazję. Prikryl. Jest wrzuta, ale wybija pięknie Kubica. No i dobra, chyba nikt nic już więcej z tej akcji Jagiellonia nie zrobi. No Jimenez, piękny odbiór. Rosza ma problemy kondycyjne, ale myślę przez kwadrans minimalnie w drugiej połowie jeszcze da radę grać. No myślę, że na razie bez żadnych zmian dobrze to wszystko wygląda. No, jest dobrze, ale stać was na jeszcze więcej. Nie graliście źle, ale możecie grać lepiej. Dobra. Podolski zmotywowany, Podolski, no na pewno raczej nie podpisze, nie uaktywnimy tej klauzuli na kolejny rok w kontrakcie Podolskiego. No zobaczymy, zobaczymy w jakiej będzie fizycznej dyspozycji na koniec sezonu. Bo podejrzewam, że jednak te atrybuty fizyczne mu mega spadną i to już będzie taki zawodnik, no dobry jeszcze technicznie i psychicznie, no ale fizycznie to już będzie bardzo wolny, bardzo słaby piłkarz. Zobaczmy, jest akcja 48 minuta, Galczew, Kubica, Galczew, Rosza, pole karne, Jimenez, strzał zablokowany, jeszcze Tosic zamyka akcję, Nowak, no i wycofujemy piłkę. No dobra, kontrolujmy przebieg tego spotkania, dowieźmy to prowadzenie do końca i będzie dobrze, nie? Będzie 50% naszego planu wykonane na ten odcinek, pierwsze zwycięstwo. No ale jeszcze, no prawie cała druga połowa. Romanczuk. Puerto. Lewa strona, Wdowik. No, ładna piłka do Prikryla z pominięciem środkowej linii. Pospisil. O, Prikryl, jest pole karne, wrzutka na żyro i poprzeczka. Dobrze, dobrze, bo padłaby brama na 1-1. Jimenez tak średnio sobie radzi w tym meczu bardzo. Rozważymy jego zmianę. Galczew przytomnie do Bielicy. No i zobaczmy. Jest akcja Górnika. Galczew prawą stroną. Galczew, ale już tam dwóch zawodników przy nim, więc wycofaliśmy i spróbujemy pewnie drugą stroną. Chociaż znów do Galczewa. Ładne przyjęcie. Kubica. Ależ piła do Jimeneza. Jimenez pole karne. Co ty gadasz? Co zrobił Jimenez? No nie no, trzeba będzie go wymienić. Nowak. I znów do tyłu. Jimenez. Podolski. Tosic. Sporo miejsca na tej lewej stronie. Tosic. Jeszcze Tosic. Dośrodkowanie Jimenez! Nad poprzeczką. Ależ mamy akcji. Tylko jedna bramka jak na razie. Dobra, 60 minuta. No to myślę, że czas najwyższy na zmianę. Więc myślę, że Borkowskiego wpuszczamy za Jimeneza. No i na razie tyle. Na razie będzie to jedyna zmiana. Gabi 6-8. Bardzo ładny występ tego obrońcy. No zobaczmy, bo akcja pod naszym polem karnym. Quintana, Romanczuk. Romanczuk. Oj, strzał Pospisila z przedpola karnego i Bielica. Bardzo dobra interwencja. Będzie tylko rzut rożny. Mwonto za Kubicę. No to jest w sumie dobry pomysł. Na zmianę, zaraz się zastanowimy. Prikryl, ale koniec akcji i dobra, Górnik przy piłce. Wiśniewski. Jesteśmy na prawej stronie, na połowie Jagiellonii. Nowak, Podolski. Już uruchamia Galczewa, prawa strona. Galczew. Jest dośrodkowanie, Rosza, strzał, ale Steinbors na rzut rożny. Dobry strzał Roszy. No i kolejny rzut rożny. Nowak. Ale Rosza nie doszedł do piłki. Ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Kubica. Kubica jest dośrodkowanie. Rosza już czyha, ale to był zły strzał. Szkoda tej akcji. Dobra, 67 minuta.
No i tak, no mamy już tutaj małe problemy kondycyjne niektórych zawodników, ale jeszcze możemy puścić ten czas. 70. minuta, jeszcze chłopacy dają radę, wszyscy. Dobra, myślę, że tak, Podolski za bardzo też się nie wyróżnia, a damy szansę młodemu Juritce. Juritka za Podolskiego i będzie on wysuniętym napastnikiem. Juritka też świetnie na treningach się pokazuje, więc no zobaczmy. Jest to okazja. Rosza po wrzutce Galczewa. No niecelny ten strzał kolejny Roszy. No i to właśnie on ma największe teraz problemy kondycyjne. No to dobra. To zrobimy zmianę i Toszewski za Roszę. Toszewski będzie lisem pola karnego. Zobaczmy, jak teraz dwóch młodych, niezbyt ogranych zawodników spisze się na naszym napadzie. Dobra, teraz Galczew też potrzebuje zmiany, więc to już będzie czwarta zmiana, a my tutaj wpuścimy Ikenę Kinga za Galczewa. 80. minuta, jeszcze 10 minut, jeszcze jedną zmianę możemy przeprowadzić. 5 minut do końca, dobra, Nowak tutaj lub Kubica. No to myślę, że Mwondo może wejść za Kubicę, tak jest, bo tutaj Borkowski jest Polakiem do lat 22. No to Mwondo za Kubicę to jest zmiana powodująca, że jesteśmy lepsi jakościowo na boisku, no bo Mwondo jest lepszy od Kubicy. 89. minuta i Jagiellonia przy piłce, no wynik 1 do 0, bardzo niebezpieczny wynik. Okej, będzie rożny. No zobaczmy. Nalepa będzie dośrodkowywał. Piłka odchodząca. Gryszkiewicz pięknie wybija i tam Borkowski doszedł do bezpańskiej piłki. Mamy 5 minut doliczonych. No i znów Jagiellonia w natarciu. No oni teraz pewnie będą atakować. Nastić, Wdowik. Jest rzutka! I co ty gadasz? No co ty gadasz? Nie wierzę. 1-1, kurde, w końcówce. No nie wierzę, że nie potrafiliśmy dowieść tego prowadzenia. Wdowik, i kto tutaj nie przypilnował Tosić? Kurde, no, wina Tosicia. I w końcówce Jagiellonia strzela. No kurde, nie wierzę. Dobra, ostatnia minuta. Przejdźmy na szarże. Ale tu raczej nic już się nie wydarzy, a więc będzie remis w domu jeszcze. To spotkanie, no nie wiem właśnie, no możliwe, że tutaj błąd popełniłem wymieniając tych najlepszych zawodników, wpuszczając młodych. No cóż, nic, nigdy się już tego nie dowiemy. Wiemy tyle, że nie wygraliśmy tego spotkania, a mieliśmy naprawdę ogrom okazji. No i w doliczonym czasie Jagiellonia, no kurde. No cóż, taki jest sport, taka jest piłka nożna, więc moi drodzy, zagraliście źle, chcę, żeby o tym wiedzieli. No ja wiem, że mieliśmy okazję, no ale nie wykorzystaliśmy ich, więc panowie, no nieładnie, nieładnie. Szkoda, bo mieliśmy tutaj okazję, no już na ucieknięcie Krakowi, chociaż o te 2 punkty, nie? No a tak, jesteśmy na trzecim miejscu, zrównani z Krakowią, do Wisły 7 punktów. Byłoby 5, więc już byłoby łatwiej. No trudno, trudno. A więc teraz lecimy do meczu z Rakowem. No i jesteśmy już przed samiutkim meczem z Rakowem Częstochowa. W naszym składzie jedna tylko zmiana. Janżan na lewej stronie się pojawił, a po stronie Rakowa Kovacevic na bramce. Dalej Arsenić, Petrasek, Niewulis, Tudor, Kun, Luis, Lederman, Lopez, Gwilla, Zwoliński. Tak to wygląda. No i tak, zaimponujcie mi dzisiaj i wierzę w Was. Dobra, no nie najgorzej, są zmotywowani, bywało gorzej. Dobra, walczymy o 3 punkty, walczymy o drugie miejsce w Ekstraklasie. Krakowia zremisowała swoje spotkanie z Jagiellonią 2-2 i no, możemy ich wyprzedzić, wygrywając w tym spotkaniu. Lech Poznań też wygrał i już zrównali się z nami punktami, no ale możemy im odskoczyć właśnie wygrywając w tym spotkaniu. No dobrze, zobaczmy tą pierwszą akcję. Janza. No, próbował dośrodkowywać, będziemy mieli wyrzut z autu, ale po akcji, a nie, dobra, akcja dalej trwa, może nawet paść bramka w pierwszej minucie, zobaczmy, ale Janża traci. Chociaż Raków wybija.
Niecelnie, Rosza. Rosza z dystansu! Panie, no niewiele razy widzieliśmy taki obrazek w tym sezonie, że Rosza strzela z dystansu. Czym innym niż głową. No i Raków w naszym polu karnym. Galczew wybija, ale prosto pod nogi Luisa. Tudor na prawej stronie. Jest dośrodkowanie tutaj Zwoliński. Jeszcze Zwoliński przy piłce. Dobrze, blokujemy jego strzały. I Miguel Luis. Tudor znów na prawej stronie, znów ma sporo miejsca. Luis, ależ pięknie tam Jimenez próbował. No i koniec tej akcji. Mamy wznowienie od naszej bramki i Bielica na Rosze. Rosza próbuje tutaj do Jimeneza, ale straciliśmy piłkę. Lederman, Kun. Niewulis. Wycofanie piłki do tyłu. Niewulis, Kun. Gwilla. Ale piła na Zwolińskiego. Zwoliński w polu karnym, ale dobrze, że nie miał okazji do strzału. Tudor. Dobrze. Iwi nad poprzeczką. No, już sporo się dzieje, a tutaj nawet 10 minut nie mamy rozegranych. Będziemy mieli stały fragment. Podolski. No, w tym sezonie już raz strzelił. No, Kovacevic miał problemy z opanowaniem tej piłki. No, i będziemy mieli rzut rożny. Nowak będzie wrzucał. No, zobaczmy. Rosza. Nie najlepszy był ten strzał. No dobra, jak na razie myślę, nie wygląda to tragicznie, no ale Raków zbyt ochoczo radzi sobie blisko naszego pola karnego. Dobra, teraz zachęcimy naszych zawodników. Dobra, już pięknie na to zareagowali i od razu mamy akcję. Jimenez, Wiśniewski. Do środka, Gabi. Gabi, no, próbował tutaj wejść już na połowę przeciwnika. To zrobił Gryszkiewicz. Janża, ale będzie wycofanie. Gryszkiewicz. Gabi. No, powoli budujemy swoją akcję. Tutaj sklepki Kubica. Ależ wypuściliśmy Roszę, ale Rosza. No, to nie było dobre rozegranie naszego napastnika. Pół godziny gry za nami. Dobra, no już zaczynam, chociaż nie, no jeszcze raz zachęcę. Tak jest, znów pięknie zareagowali. Nowak, będzie wrzutka, Gryszkiewicz. Przegraliśmy główkę. Co robiłeś ty? Kto to był? Jimenez, kurde, co on zrobił? Pierwszy przecież był do piłki, naprawdę nie rozumiemy tego zachowania. Uwaga! Ja pierdziele, 1-0. 1-0 dla Rakowa. Gwilla. Co ty gadasz? No tutaj. Kurde, szóstka, Kubica. Wiśniewski, ależ spóźniony. No dobra, mamy 1 do 0, więc teraz no trzeba przejść na ofensywę. Musimy atakować, a więc teraz nawet wypadamy na czwarte miejsce. Dobra, żądamy więcej. Okej, okay, nie najgorzej zareagowali. Miguel Luis będzie dośrodkowywał. Jest rzut rożny. Kubica, dobrze. Janża wybija z linii. Podolski tam przedłuża, no ale nie było nikogo. Mamy wyrzut z autu na naszej połowie. Jimenez, Janża. I do tyłu. Gryszkiewicz. No, czy to możliwe, że aż tak zmieni się nasza gra po stracie jednego zawodnika? No, co prawda, Mane był jednym z lepszych zawodników w naszym zespole, no ale aż tak, żeby to się zmieniło? Wiśniewski, Galczew, Kubica, Rosza, no Jimenez, ale pole karne wypuszczone troszeczkę za szeroko, Janża, no troszkę miejsca było i czasu, ale Janża sobie kompletnie nie poradził. Gabi, piękna główka, ale straciliśmy piłkę, Jimenez, oj Zwoliński. Gabi próbuje za nim zdążyć, nic z tego i 2 do 0. Co ty gadasz? 2 do 0 w pierwszej połowie Rakowa Częstochowa. No, aż w to nie wierzę. Dobra, pominiemy sobie tą powtórkę, panowie. Skrytykuję was. No, to naprawdę dobrze nie wygląda. Też ta krytyka bardzo dobrze wprawiła ich w morale, no ale czy to jakkolwiek pomoże? No, morale mieli poprawiane sporo razy w dzisiejszym meczu, no i mieliśmy też kilka okazji, ale znów brakuje wykończenia. Bielica.
Złe wznowienie, ale Janża Podolski. Janża na lewej stronie i wycofanie do obrońców. Gryszkiewicz. Piękny ruch Jimeneza. Jimenez sam na sam. Musisz to wykorzystać. Jimenez, dobrze. Jest 2 do 1. Jeszcze no, prawie do szatni strzelamy bramkę kontaktową. No i to jest właśnie cały Jimenez, że on potrafi właśnie zaprzepaszczać świetne okazje, no ale w końcu dostanie tą odpowiednią piłkę, no i wykorzysta, nie? Tak więc możliwe, że też niepotrzebnie go zmieniłem w poprzednim meczu, no bo pokazuje się, nie? To jest chyba zawodnik, który najczęściej jest przy piłce. No i zobaczmy teraz Nowak, prawą nogą, Nowak! No ładny strzał, Kovacevic znów z problemami, narzut rożny. No i zobaczmy, może jeszcze uda się wyrównać w pierwszej połowie. Zobaczmy, Rosza. Kurde, no nie, nie uda się tego zrobić. Tak więc pierwsze 45 minut, no i przegrywamy 2 do 1. Dobra, tak więc w szatni chcę, żebyście znacznie lepiej zagrali w drugiej połowie. No i dobrze się zmotywowali. Myślę, nic więcej nie trzeba im tłumaczyć. Zostawimy ofensywę. Bo dzięki temu, no, na tej mentalności strzeliliśmy pierwszą bramkę. Mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem. Dobra, piłka oddana nam za darmo. Bielica. Czy coś może wymyśli? Okej. No i jest akcja Górnika Zabrze, ale Rosza. Nie było to dobre podanie. No i z kontratakiem Raków. Oj, 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 Zwoliński. Słupek. Dobra, ale mamy farta. No, Zwoliński. To powinna być bramka. Dobra, jest akcja. No, niewykorzystane okazje się mszczą. Zobaczmy. Nowak. Nowak przed polem karnym. Kurde, myślałem, że będzie strzelał, a tu Gabi. Najpierw próbował podawać. Piłka do niego wróciła. Oddał strzał celny, ale prosto w bramkarza. Kolejna okazja. Podolski. Wrzutka. Nie najlepsza. I Kun. Nikt do niego nie podbiega. Dopiero teraz. No i Raków buduje swoją akcję. 55. minuta. No jeszcze jest czas. Jeszcze jest dużo czasu. No my tutaj na ofensywie, no postawiliśmy wszystko na jedną kartę, no bo nie będziemy się bronić, gdy przegrywamy, nie? A tu znów Zwoliński. Ale Bielica, ale był spalony. Dobra. Tak więc lecimy dalej. Czy ktoś tutaj zasługuje na zmianę? Na razie nie wiem, nie ma chętnych. No i przegraliśmy głowę. Już akcja Rakowa. Tudor. Tudor, zobaczmy. Zwoliński. Pole karne. Luis i Bielica. Bardzo dobra interwencja naszego bramkarza. Będziesz drożny. 57. minuta. No sporo okazji mamy w tym meczu. Zobaczmy. Strzał celny. Na szczęście Bielica łapie. No kilka dzisiaj naprawdę ładnych interwencji naszego bramkarza. Dobra, Janża potrzebuje zmiany, więc wpuszczamy Tosicia. Kontuzjowany, przekonany, że rozbiega uraz. No nie będziemy tego ryzykować. Zaniepokojony Jimenez, ale no strzelił tą bramkę i pokazuje się bardzo dobrze. No to jedyna zmiana jak na razie. Lewa strona Tosić. Zobaczymy, co pokaże. Dobra, jest akcja od wyrzutu z autu. Od własnej połowy rozpoczyna Raków. Lederman. Lederman, no już są na naszej połowie. Kun. Iwi. I do tyłu. No dobra, pressingiem dobrze ich wypychamy z naszej połowy. No ale zobaczmy, cały czas są przy piłce. Gryszkiewicz, bardzo ładnie. Jimenez. Rosza. Do lewej strony, Tosić. Tosić, myślałem, że za bardzo sobie wypuścił piłkę. Kurde, blisko straty, ale okej. Okay, utrzymujemy się przy futbolówce. Znów Tosić. Gryszkiewicz, Nowak. Nowak pokazuje się ładnie do gry. Piękne podanie do Tosicia. Tosić. Cały czas przy futbolówce. Znów Nowak. Kubica. Podolski. Znów Kubica. Jimenez. Rosza. A kurde, strzelał. Zablokowany. No tutaj chyba faul naszych. Raków. Gwilja. Pole karne. Jest dośrodkowanie, Zwoliński zablokowany. Dobra, Nowak potrzebuje zmiany, więc za Nowaka. No Mwondo będzie musiał wejść. Dobra, i Mwondo tu. Teraz Kubica będzie długodystansowcem.
Sfrustrowany bardzo jest Kubica i zagrożony żółtą kartką. A na pomoc tutaj za bardzo już nikogo nie mamy. No dobra, no to zostawimy Kubicę. Nowak wymieniony, chociaż to właśnie może bardziej Nowak by został. Dobra, to Mwondo za Kubicę. Aha, no tak, musimy mieć jednego. No dobra. Czyli tak to robimy i na razie tyle, chociaż Galczew też. No 6,5 no to nie jest najgorsza ocena. Dobra, na razie zostawimy. 70 już, 9 minuta. No i lecą chłopaki. Dobra, na 10 minut, chociaż kurde, Podolski. Dajemy szansę Juritce. Dobra, jeszcze puszczę grę. Jeszcze puszczę grę na kilka minut. Może będzie jakaś akcja. Mamy akcję, ale to Raków przy piłce. Zwoliński. Gwilia. Wycofanie Kun. Zwoliński. Aj, pięknie. Zablokowany Gryszkiewicz. Super blok. Kolejny blok. I przechwyt. Jimenez. Dobra, ruszamy do przodu. Na Rosze. Kurde, strata. Aj, Kowacewicz wybija pod presją. Dobra, mamy rzut z autu. Czy będziemy widzieć tą akcję? Nie będziemy. No dobra. No okej, wpuśćmy Juritkę. Albo Toszewskiego. Dobra, Toszewski troszeczkę podmęczony, więc Juritka za Podolskiego. Wysunięty napastnik. Czy coś jeszcze? No tego Kubice. No, ale nie ma za kogo za bardzo. Dobra, Kubica musisz zagrać do końca. Na prawą King, Ikenę King za Galczewa. No i kolejna akcja Rakowa. Jest 85 minuta. O, Iwi niepilnowany, ale Bielica z jaką interwencją, ale i tak był spalony. Dobra, przechodzimy już na szarżę. Zostało 5 minut do końca meczu. Kolejna akcja Raków przy piłce. Co ty gadasz? Ale strzał. Aż przypomina się z poprzedniego odcinka mecz z Lechem i właśnie też podobny strzał, tylko po drugiej stronie boiska. Ej, ej, ej. No od słupeczka ładnie piłka wpadła do siatki. No i mamy 3 do 1, moi drodzy. 3 do 1, zupełnie inaczej wyobrażałem sobie ten dwumecz. No myślałem, że 6 punktów uda nam się uzyskać, a tutaj tylko jeden punkt. Na 6 możliwych, no i Raków jeszcze nas próbuje gnieść. A my bronimy się no, na tyle dobrze, że nie ma kolejnej bramki. Dobra, czy jeszcze będzie jakaś akcja dla Górnika? Kubica, Juritka, wycofanie, Gryszkiewicz. No i dobra, już się możemy godzić z tą porażką. No cóż, trzeba wrócić na treningi. Kurde, za dużo bramek straciliśmy tutaj z Rakowem. No i zaczynam powoli się zastanawiać nad przyczyną tej słabej dyspozycji. No chociaż, czy słaba dyspozycja? No trzy mecze po powrocie po zimie, no i mamy zwycięstwo, remis i porażkę, nie? Czyli no najgorzej w sumie nie ma. Nie ma też co mówić o żadnym kryzysie. Na razie na spokoju po prostu będziemy prowadzić dalej ten klub. No szkoda tego meczu, też mieliśmy sporo okazji. Drugi mecz w domu, którego nie wygraliśmy z rzędu. No będzie trzeba zrobić jakieś małe może zmiany. No i jestem niezadowolony. No, to jest oczywiste w tym meczu. No i jak wygląda tabela? No jesteśmy na czwartym miejscu. Tutaj Legia Warszawa już nam depcze po piętach. Jeden punkt tylko różnicy. Dalej Lechia Gdańsk 35, no i Raków teraz na siódme miejsce wskakuje 34 punkty. Dobra, więc spójrzmy w kalendarz, jak to tam dalej wygląda. Czyli Piast rozegram sobie sam i wracamy na mecz z Krakowią. Kraków, tak więc następny odcinek, w następnym odcinku będzie tylko jeden mecz z Krakowią. Albo dobra, możemy kontynuować w sumie dwa mecze, no i możemy zagrać Krakowie Warte, nie? Dlaczego nie? Krakowia Warta to będzie w następnym odcinku, czyli to będzie odcinek numer 10, bo ten jest 9, nie? Czyli 10, dalej w 11 Wisła Lechia.
I tutaj może nawet zrobimy sobie Legia Górnik Łęczna Śląsk Wrocław na koniec sezonu. No zobaczymy. Ale wiemy tyle, że w tym momencie kończymy ten odcinek. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano.